Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Zovem se Ana. Želim da čujete razlike između naših jezika, između polskog i srpskog, tako da pripremila sam test. Hajde da počnemo. Cześć wszystkim, witam na moim kanale językowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o języku serbskim. Przygotowałam taki krótki test, który ma na celu sprawdzenie, na ile my Polacy rozumiemy język serbski. Nie tylko Polacy, bo każdy z Was może posłuchać i sprawdzić, czy potrafi zrozumieć ten język słowiański. Jest to rodzina języków słowiańskich, tak? Ja mówię po polsku, Ty mówisz po słowacku, Ty mówisz po czesku, Ty po bułgarsku. Obojętnie kto ogląda ten filmik, ma szansę sprawdzić, na ile zna język serbski, na ile rozumie język serbski. Dlatego zapraszam serdecznie i powodzenia! Pročitat ću neke srpske reči, a vi morate da kažete šta znače na polskom. Prečitam srpske vyrazy, a vi musite povjedjeć co znaczą po polsku. Hiljada, brak, posao, srećna, kuća, lepota. Pomyślcie, co znaczą te wyrazy. No i jak? Wiecie? Pomogę Wam. Który z tych wyrazów to małżeństwo? Małżeństwo. Marriage. Brak. Brak. To małżeństwo po polsku. Brak. Małżeństwo. Który z tych wyrazów to tysiąc? Thousand. Który to tysiąc? Bardzo dobrze. Hiljada. Hiljada to tysiąc. To teraz znajdźcie mi piękno. Beauty. Beauty. Piękno. Który z tych wyrazów to piękno? Mhm. Lepota. Lepota. Piękno. A może wiecie, co znaczy srećna? Na przykład srećna sam. Srećna sam. Chwala. Da. Ja sam veoma srećna. Szczęśliwa. Szczęśliwa. Happy. Ok? Happy. A happy person. Srećna. Który z tych wyrazów to praca? Praca. Zostało niewiele, więc łatwo strzelać, tak? Posao. Posao. A co znaczy kucia? Kucia. Dom. Dom. Czyli posao. Work. Ok, work. Praca. A kucia to house. A house. Dom. Kucia. Ok, przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Teraz musicie znaleźć jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Jedna rzecz, koja se ne podudara. Dobro? Oluja, kiszobran, oblak, palacinkę, vreme. Który z tych wyrazów nie pasuje do pozostałych? Palacinkę. A co to znaczy? Naleśniki, tak? Czyli takie pancakes. Ok, palacinkę. Naleśniki. Pozostałe wyrazy to oluja, burza, storm. Kiszobran to parasol. Kiszobran, bo kisza to deszcz. Kisza, kiszobran. An umbrella, ok? Kiszobran. Później było oblak, czyli chmura, obłok, tak? A cloud. I ostatnie to vreme, czyli pogoda. Weather, ok? Czyli nie pasowało tutaj słówko palacinkę. Naleśniki. Pozostały zestaw wyrazów to paradise, jastuk, krompir, kupus, luk. Który z nich nie pasuje do pozostałych? Jastuk. Jastuk to poduszka. Tak? It's a pillow, cushion. A pozostałe są związane z jedzeniem. Więc paradise to pomidor, tomato. Krompir to ziemniak, ziemniaki, czyli potato. Luk to cebula, an onion. A kupus to kapusta, cabbage, ok? Więc wyrzucamy stąd jastuk, poduszka. Taka ciekawostka, jastuk to turcyzm i w języku tureckim poduszka to jastyk, jastyk, ok? Idziemy dalej. Ostatni zestaw wyrazów to patka, leptir, korniacza, kit, jetra. Który nie pasuje? Nie pasuje jetra, bo to wątroba, liver, wątroba. Pozostałe to zwierzęta. Patka, kaczka, duck.
Leptir, motyl, butterfly. Korniacza, to żółw. Turtle, ok, turtle. Whale, wieloryb. Kit, a jetra to wątroba. A teraz spróbujmy przetłumaczyć już całe zdania. Ovo je velika greška. Ovo je velika greška. Co to takiego greška? Greška to błąd. Czyli ovo je velika greška. To jest duży błąd. To jest wielki błąd. Sviđa mi se kosa ove plavuše. Sviđa mi se kosa ove plavuše. Plavuša, blondynka. Kosa, włosy. Podobają mi się włosy tej blondynki. Imam plavu kosu. Imam plavu kosu. Mam blond włosy. Nie jest trudna. To su samoglasine. Nie jest trudna. To su samoglasine. Trudna? W ciąży. Nie jest w ciąży. To tylko plotki. Samoglasine, tylko plotki. Samo to tylko, glasine, plotki. Trudna to kobieta w ciąży, a trudnocia to ciąża. Trudnocia. Cena karty u bioskopi ma bicie symbolicznych 100 dinara. Cena karty u bioskopi ma bicie symbolicznych 100 dinara. Cena karty, cena biletu. Bioskop to kino, czyli u bioskopi ma to jest w kinach. Liczba mnoga, u bioskopi ma. Bioskop, kino. No a bicie to czas przyszły, będzie, tak? W tym przypadku wyniesie 100 dinarów. Kako se kaže trecia srecia na polską? Jak się mówi trecia srecia po polsku? To nasze powiedzenie do trzech razy sztuka. The third time lucky. Do trzech razy sztuka. Trecia srecia. I na sam koniec kolejna ciekawostka. Kim jest Paja Patak i Maczak Uczyżmama? Paja Patak, kaczor Donald. A Maczak Uczyżmama to kot w butach. Ok? To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się podobało i że nauczyliście się różnych ciekawych rzeczy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Chwala!